bardzo dziękując panelistom, prosząc ich jeszcze, żeby nie uciekali od nas, prosiłbym teraz Państwa o wypowiedzi z sali, wypowiedzi, żeby nie skończyć rzeczywiście tak pesymistycznie, że tylko niebezpieczeństwa czekają na tej drodze. Tak tutaj w nawiązaniu do niektórych wypowiedzi chciałem prosić, żeby Państwo, no może w takim razie remedium znaleźli na te niebezpieczeństwa, co według Państwa na tej drodze może się pozytywnego zdarzyć i w jaki sposób tym niebezpieczeństwom zapobiec. To może ja będę pierwszy, bo ja będę pesymistyczny. Po pierwsze, zastępowanie telewizora internetem przypomina mi pracę doktorską Sigmunda Freuda. Bo jego praca doktorska była o wspaniałych efektach kokainy w leczeniu uzależnienia od morfiny. Jak wiemy, i to była jego praca doktorska. I to był okres, w którym twierdzono, że kokaina jest absolutnie remedium na bardzo wiele problemów. Freud sam twierdził, że kokaina pozwala mu pracować 48 godzin non-stop i być we wspaniałej formie. W związku z tym przeżywanie listków kokainowych swoją drogą nie jest wskazane dla wszystkich doktorantów, to nie jest ta droga, nie idźcie tą drogą. Natomiast ja chciałem się odnieść do tej tezy, że przyszłość będzie wypełniona dostępem otwartym do wiedzy. Proszę Państwa, wróćmy sobie historycznie do starożytnego Izmiru. Otóż byłem w Izmirze na wycieczce i miałem bardzo wspaniałego przewodnika, taki starszy Turek, który oprowadzał nas i mówi: popatrzcie, tam jest budynek, w którym była druga największa biblioteka starożytna na świecie. Druga dlatego, że największa była aleksandryjska, ale potem aleksandryjską ten idiota spalił, nie będę go wymieniał z nazwiska, żeby jego cel się nie zrealizował, więc ten idiota spalił, więc to była pierwsza największa biblioteka. I mówi: teraz popatrzcie Państwo, tam obok, po prawej stronie widzicie ten drugi budynek, przyklejony do niego. Otóż, proszę Państwa, to był największy burdel w Izmirze. I jak wykazały badania, podziemne było przejście. Więc kiedy mężczyźni mówili żonom: idę do biblioteki, to szli do biblioteki. Było widać, że oni wchodzą do biblioteki. A potem wracali i byli zmęczeni, bardzo zmęczeni, i mówili: jaki ten Platon jest ciężki, po prostu czytanie go mnie wykańcza, dzisiaj żadnego seksu, muszę iść spać. Otóż, proszę Państwa, zostawmy sobie to na chwilę i teraz przenieśmy się w dzisiejsze czasy, rok mniej więcej 2009, Second Life. Second Life, czyli rzeczywistość drugiego życia, która została stworzona przez Linden Laboratories. Wspaniały świat, nowy wspaniały świat, w którym powstały, między innymi na pewno powstał Second Wrocław, czyli Wrocław, z którego stworzono Halę Ludową, znaczy Halę Tysiąclecia, Panoramę Racławicką, Stare Miasto, to wszystko tam istnieje, można się tam udać. Tam są biblioteki, tam są konsulaty. A co jest podstawową aktywnością ludzi, którzy biorą udział w Second Life? Trzy słowa: seks, seks i seks. Proszę Państwa, mając dostęp do bibliotek, do muzeów, ludzie chodzą do barów i uprawiają wirtualny seks. Ja nawet nie wiem, jak o tym mówić, bo to jest awatar reprezentujący mężczyznę, uprawia seks awatarem reprezentującym kobietę w rzeczywistości wirtualnej. Zresztą były to powody do rozwodów, kiedy żona nakrywała awatara męża, który uprawiał seks z awatarem jakiejś innej kobiety, który nie był jej awatarem, którym ona śledziła jego. Więc umówmy się. Proszę Państwa, wizja tego, że społeczeństwo dąży do wiedzy, jest dla mnie taką, powiedzmy, dosyć wątpliwą tezą. Natomiast ja chciałbym wrócić do tego, co powiedziała pani profesor. I zaraz to połączę. Pani profesor powiedziała o ilości miejsc pracy, które znikną w ciągu najbliższych ilu lat? 10? Są tezy, że w przeciągu najbliższych 10 do 15 lat 40% miejsc pracy zniknie. Po prostu zniknie. Bo wszystko zostanie zastąpione różną formą automatyzacji, robotyzacji.
Teraz proszę Państwa, co to będzie oznaczało dla społeczeństwa, jeżeli normalną rzeczą, proszę Państwa, normalną rzeczą będzie bezrobocie na poziomie 30-40%. Kiedy posiadanie pracy to będzie przywilej dla niewielu, a dla większości to będzie życie subsydiowane przez państwo. Co ci ludzie będą robili? Otóż ja Państwu powiem, co oni będą robili. Rzeczywistość wirtualna jest szlagierem tej wiosny. Już niedługo, w ciągu najbliższych 10 do 15 lat, 40% społeczeństwa będzie żyło w rzeczywistości wirtualnej wypełnionej grami i seksem. I pracą. Nie, oni nie będą pracować. Wirtualną tak, to będzie udawana praca, żeby było, że, coś, że za coś dostają pieniądze. Proszę Państwa, czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos? Proszę uprzejmie. Tomasz Kulisiewicz. Optymistycznie. Problem tych zawodów, które znikną, to co Marcin też stawiał, pani profesor, no ale pojawią się nowe zawody. To przypomina paradygmat rolnictwa. W rolnictwie przed rewolucją przemysłową było zatrudnionych około 70-80% społeczeństwa. W tej chwili w krajach rozwiniętych z trudem 7-8%. Gdzieś pozostali ludzie się wzięli też. Nie wszyscy leżą do góry brzuchami, pławią się w wirtualnej rzeczywistości. Oprócz tego ktoś tę wirtualną rzeczywistość będzie musiał zaprojektować, zrobić, wymyślić, dostarczyć, wziąć za to pieniądze. Cały aparat wokół, nawet wokół rozrywki, to też jest dostatecznie dużo miejsc pracy, więc miejsca pracy w nowych zawodach znajdą się tylko inne i inaczej. Inaczej będzie ta praca wyglądała. Więc ten schemat rolnictwa bardzo wiele nas uczy, bo nie wszyscy muszą już teraz pracować na roli. Następna kwestia to, odhumanizujemy się z tą informatyką na tyle i te komputery będą na tyle mądre, że już nas w ogóle wykoszą. No a jak wiemy, z jednej strony na razie nawet z komputerami kwantowymi jest ten drobny problem, że jest ich na krzyż ze 3 na świecie. W dodatku nadają się tylko do bardzo specyficznej klasy zastosowań, na przykład fantastycznie łamią wszystkie zabezpieczenia kryptograficzne, zamiast kilkuset lat brute power robią to w kilkanaście sekund, ale problem z nimi, jak wiemy, jest taki, że tak jak z pudełkiem z kotem Schrödingera, jak tu zajrzeć do pudełka z kotem Schrödingera, żeby nie zabić kota? Najtrudniejszym zadaniem w tej chwili w komputerach kwantowych jest to, jak z nich odczytać rozwiązanie, nie niszcząc rozwiązania. Bo to jest problem w tej chwili komputerów kwantowych. One się oczywiście też rozwiną w następnych latach. Na razie jeszcze nie trzeba było komputera kwantowego, żeby duży system informatyczny wygrał z koreańskim wicemistrzem świata w grze Go. A przypomnijmy sobie, że gra Go to ma takie drzewo gry, że szachy przy tym to mały pikuś. Ale jednak wygrał i to 4-1. Naprawdę w 5 partiach. Co oznacza, że no komputery też się będą rozwijać rzeczywiście i informatyka. Tylko nadzieja tkwi w moim zdaniem w tym, że jednak do tej pory w historii ludzkości człowiek okazywał się dużo bardziej adaptatywny do wszystkich możliwych zmian, a więc do tych następnych zmian też się pewno okaże adaptatywny i dostosuje się. To, że w tej chwili mamy ten główny problem, jest takie powiedzonko przypisywane Lemowi, chociaż jego syn się odżegnuje od tego, żeby on miał, Stanisław Lem miał sceptyczne podejście do internetu i to powiedzonko przypisywane jemu mówi, żeby nie internet, nigdy bym się nie dowiedział, ilu idiotów jest na świecie. No rzeczywiście, Nicholas Carr mówił o tym płytkim umyśle i o tym, co internet z nami robi, ale nie mieszajmy mediów elektronicznych. Zawsze był taki problem, to już podczas dyskusji, że te następne media miały ogłupić wszystkich i zniszczyć poprzednie media. Zawsze się jakoś kształtowała nowa równowaga i nowy ekosystem. Może jeszcze jedna kwestia, jeżeli chodzi z kolei o... No nie znamy granicy tej adaptatywności człowieka, ale na pewno przyjdą nowe nieciągłości, bo zmieniały się różne rzeczy na świecie wtedy, kiedy nie asymptotycznie i liniowo myśleliśmy, co będzie,
telefonów komórkowych w 2010 roku miało być z trudem 8 milionów, natomiast stacjonarnych miało być 70% we wszystkich możliwych gospodarstwach domowych. Już po 4 latach ta bardzo porządnie zrobiona prognoza się całkowicie załamała i odwróciła. Przypomina się stare powiedzonko never make a prediction, especially about the future, przypisywane a to Nielsowi Borowi, a to bejsbolistom amerykańskim, bardzo wielu różnym ludziom. Więc rzeczywiście tuż podtrzymuję tezę, że nie bardzo wiemy, co tu prognozować dalej niż 3-4 lata naprzód. Ja mam ze swojej własnej historii, kończyłem informatykę w 1974 roku, pracowałem na wielkich, pięknych komputerach, mainframe'ach, jako takich mam swoje sentymenty, bo jestem z tego właśnie pokolenia. No jest pewne zagrożenie społeczne, o którym wspominał trochę Wacław Iszkowski, które też bym przez analogię porównał z samochodami. Otóż my byliśmy kapłanami wiedzy tajemnej w białych kitlach, w klimatyzowanych pomieszczeniach, pracowaliśmy przy tych komputerach. Pomyślcie sobie Państwo, kto w końcu lat 70. pracował w klimatyzowanym pomieszczeniu, z wyjątkiem informatyków. Nawet na OIOM-ach nie było klimatyzacji. Tylko my byliśmy w klimatyzowanym pomieszczeniu jako tacy. Natomiast, ale wtedy wiedzieliśmy, na każdym, potrafiłem bootstrap Odry wprowadzić z palca. Wiedziałem, w którym rejestrze co mam wpisać. W tej chwili zastosowania informatyki oczywiście poszły bardzo szeroko. Uzależniliśmy się od tej informatyki niezwykle, czy też od rozwiązań, systemów, urządzeń jako takich. No i musimy mieć plan B, a często nie mamy planu B i nie wiemy, co zrobić w sytuacji, kiedy coś tam stanie. Przypomnijmy sobie takie sytuacje, Erytrea czy Somalia. To są dwa kraje, w których praktycznie rzecz biorąc rozpadł się całkowicie system emisyjny. Rolę pieniądza przejęły sieci telefonii komórkowej. No więc wszystko działa, dopóki działa, ale jeżeli sieć telefonii komórkowej się zatrzyma, to na chwilę zatrzyma się gospodarka takiego kraju, bo nie ma planu B. To uzależnienie i to analogia do samochodu przypomina mi również doświadczenia z mojego własnego pokolenia. Jeździliśmy małymi Fiatami, Skodami, Warburgami, Trabantami, ale akurat jako inżynier potrafiłem złożyć i rozłożyć silnik tego małego Fiata, bo trzeba było albo umieć to samemu zrobić, albo mieć kumpla w polmozbycie, żeby jeździć samochodem jak się zepsuje. W tej chwili do tego samochodu, którym jeżdżę, nie jest jakiś prawdopodobny, nie dotknę się, bo nie mam końcówki diagnostycznej, nie mam oprogramowania diagnostycznego. Jak sami Państwo wiedzą, w dzisiejszym samochodzie praktycznie rzecz biorąc z trudem jest tylko wlew paliwa, i wlew wody do spryskiwacza. No już nawet olej potrafi być całkowicie odcięty od zwykłego użytkownika, żadnego bagnetu już nie ma. Więc to jest uzależnienie od dziedziny, w której już nie bardzo wiemy, co się dzieje, bo poszła tak daleko i rozeszła się tak powszechnie, a problem polega na tym, żeby mieć plan B, jak się coś w niej zepsuje, bo zwykły użytkownik już nie potrafi tego naprawić, bo nie ma zielonego pojęcia, co tam jest. Więc musi mieć jakąś, to jest w układzie społecznym muszą być plany B. To tyle, jeżeli. To byłby pesymistyczne zakończenie, ale wróćmy do optymizmu. Dalej w dalszym ciągu człowiek jeszcze potrafi moim zdaniem bardzo wiele. Proszę bardzo. Ja bym nie był taki tak bym się nie martwił jak Tomek, co się stanie, jak nam prąd wyłączą. Otóż proszę Państwa, należy się szkolić, uczyć się bez przerwy i wykorzystać czas, że ten prąd jeszcze jest, że jeszcze możemy korzystać. Jest w internecie są takie zasoby, takie zbiory, nazywa się technologia prymitywna i na kilkunastu co najmniej filmikach, a może jest ich kilkadziesiąt, widzimy człowieka, którego z cywilizacją łączy to, że kamera go filmuje oraz to, że ma spodenki szyte normalnie takie bermudy z normalnej tkaniny, ale poza tym robi wszystko sam od początku. To znaczy, najpierw łupie kamień, żeby sobie zrobić ostrze do takiej siekiery. Gładzi go, polowuje, żeby ostrze było. Potem przy pomocy tej siekiery ścina sobie drzewa. Potem sobie buduje z tego stelaż i buduje sobie domek. Dachówki sobie wypala w piecu, który wcześniej sobie robi. Wszystko po kolei jest narysowane, jak się to robi. Łącznie z procą, którą się poluje, żeby coś upolować. Pokazane, jak on długo ćwiczy, aż w końcu się nauczy celnie trafiać
jak sobie robi łuk, jak sobie robi strzały, wszystko bez narzędzi, całkowicie bez narzędzi, z gliny w jakimś lesie, które się tam znajduje, drzew, które tam rosną, z łyka, które sobie zdziera, garnki, które lepi i wypala sobie te garnki, potem jak gotuje w tych garnkach, rozpala kamienie w piecu, grzeje, żeby one były gorące, potem wrzuca do wody te gorące kamienie, one oddając ciepło, gotują tą wodę, jeden, drugi, trzeci kamień i tam sobie gotuje upolowane jedzenie. Krótko mówiąc, wszystko od A do Z robi z niczego, z kamienia, gliny, więc nie martwmy się, po prostu uczmy się, póki się możemy uczyć, zastanawiamy się, przypomnijmy sobie Cyrusa Smitha z Tajemniczej Wyspy, który też wszystko potrafił zrobić, inżynier to był. Ponieważ sam jestem inżynierem, to wiem, że gdyby się cokolwiek wydarzyło, to ja sobie jakąś radę dam. Nie wiem, co będzie z tymi socjologami, z tymi wszystkimi innymi... Ekonomistami i specjalistami od zarządzania, przepraszam, ty sobie dasz radę, ale jesteś operatywny, ale wielu po prostu padnie. My sobie jako inżynierowie jakoś radę damy, tak? Trawestując jednego tego, że inżynier się jakoś zawsze wyżywi. Dziękuję bardzo. Może jakiś mniej inżynier w takim razie coś powie. Proszę Państwa, prosiłbym o ewentualne komentarze, o wypowiedzi. Może ja jestem z wykształcenia prawnikiem. Od jakiegoś czasu zastanawiam się nad tym, jak tak naprawdę informatyka w pewien sposób determinuje swobodę stanowienia prawa. Bo jeżeli ustanowione prawo ma być potem wykonywane, realizowane przy pomocy narzędzi informatycznych, to może się okazać, że jego realizacja przy pomocy narzędzi informatycznych będzie droga, bądź prawie niemożliwa, bądź odłożona bardzo długo w czasie, właśnie tylko dlatego, że będzie przez narzędzia informatyczne realizowana, dlatego że to wykonanie narzędzia informatycznego zajmuje pewien czas. Już raz tak było, kiedy w pewnej części Polski przez tydzień były nieczynne apteki, małe, w małych miejscowościach, dlatego że te apteki miały oprogramowanie właśnie przez jakąś małą firmę lokalną wytworzone, a vacatio legis było chyba 10 dni, to było na przełomie roku. Nie można dokonać sprzedaży żadnych leków bez zarejestrowania tego w kasie fiskalnej. I została zmieniona po prostu wtedy lista leków refundowanych. To wiadomo, no przełom roku, zima, dzieci chore, a do apteki trzeba jechać 80 czy 100 km. Przez pewien czas tak było. W związku z tym no albo tylko wielkie firmy informatyczne, które sobie poradzą w ciągu 3 dni ze zmianą oprogramowania, zostaną tylko takie na rynku, ale nawet w pewnych momentach i tak vacatio legis musi być stworzone czy przewidziane w zależności od systemów informatycznych, bo na przykład już transakcji giełdowych nikt w żaden inny sposób nie realizuje i nie księguje. W związku z tym to taka myślenie na przyszłość, że jeżeli wszystko będziemy realizować w gospodarce przy pomocy narzędzi informatycznych, to w pewnym momencie staniemy się wszyscy niewolnikami tych informatyków, którzy nam powiedzą, że albo nam zrobią, albo nie, albo w takim czasie, albo w innym. No to taki właśnie mój głos, nie wiem czy optymistyczny, wierzysz, ale... Wierzysz w to, pani Kamilu. Jesteś członkiem PTI, byłeś pierwszym, który zabrał głos. Mamy nadzieję, to masz nagrodę, otrzymujesz książkę i będziesz mógł dostać podpis autora. No, jestem ci na to gotów, tylko pismo się nie bardzo dobrze. Tak, biega, proszę bardzo Państwa. Z nagrodami. Jeszcze są dwie książki. Ale inna książka. To była, rozumiem, zachęta do tego, żeby Państwo się wypowiadali, ale jesteśmy na uniwersytecie, proszę Państwa. Możesz kogoś wywołać. Jeszcze raz. Przepraszam, jeszcze raz, ale dlatego, że zostałem zdopingowany tutaj przez... Drugiej książki nie dostanie. Nie. Po prostu nie liczyłem na książkę, ale ponieważ coś dostałem, to ja tak nie mogę za darmo. Odniosę się do tego, do tej uwagi. Otóż
z jednej strony wiem, że dobrze jest mieć jakieś umiejętności, które pozwalają w dziwnym świecie przetrwać, a z drugiej strony sam na sobie robię eksperymenty związane właśnie z informatyką. I mam tu zresztą świadka, przynajmniej jedną świadkinię, jak ją nazwać, że od wielu już lat staram się wykonać w bardzo trudny nieraz sposób przy pomocy narzędzi elektronicznych coś, co znacznie prościej dałoby się załatwić po prostu w sposób naturalny. Czyli po prostu udać się do urzędu, stracić tam parę minut i coś załatwić. A ja zawsze, żeby tej czynności nie wykonać w taki prosty sposób, bo to uwłacza mojej godności, to znaczy tak prosto wykonać, jako człowiek wykształcony powinien pokonać większe trudności, ja się staram załatwić to elektronicznie, co niekiedy wymaga walki z samym urzędem, powołania się na przepisy prawa, nawet napisanie jakiegoś przepisu prawa, prawie że na przyszłość, żeby potem można było jakoś z tego skorzystać. Powiem, że to jest niezły sport. To jest sport ekstremalny. Kiedy... Nawet w ZGPTI to trenujemy. Na ZGPTI, jak wiemy. No, ale tam poszło dobrze. Mój taki rekord to jest półtora roku w ZUS-ie. Nie w ZUS-ie, przepraszam, w NFZ-cie. Kiedy chciałem uzyskać dostęp do systemu, jak on się nazywał, zapomniałem w tej chwili, w NFZ-cie. Nie. Inny. System do własnego konta. Jak to się nazywało? IKZ. Internetowy. Do niczego mi to nie jest ZIP. Do niczego mi to nie jest potrzebne. Tak. Chciałeś dostać identyfikator ZIP-u zdalnie, a nie idąc tak do... Jest. Tak. Chciałem uzyskać zdalnie, nie do... Trwało to półtora roku, ale w końcu go uzyskałem zdalnie. I to jest właśnie ta przyjemność i ta zabawa, że nie da się tymi narzędziami, które prawo przewiduje, ale trzeba próbować, trzeba walczyć. Tak ktoś z Rosjanin tak powiedział, tak? No nie wiem, chyba Alosz Alekwiejew kiedyś powiedział, że całej wódki na świecie wypić się nie da, ale trzeba próbować. Dziękuję bardzo. Można... Proszę. Ja tylko taką wątpliwość mam, że my w tej informatyce idziemy do przodu. Do przodu. Cały czas idziemy do przodu. Mnie się to trafia pewna analogia, jak to dzielne wojska rosyjskie parły do przodu i stanęły pod Warszawą. Tak? Następne też parły do przodu i my tej informatyce do przodu idziemy. I teraz zobaczcie sobie. Już był tutaj wspomniany Urząd Skarbowy. Jak nie będę miał papierem, nie. No jak to? Przecież oni nigdy nie mają dokumentów. Nawet emeryturę mi się udało elektronicznie przez PUE załatwić, chociaż to też się wiązało z sześciotygodniowym. Ale to jest inna sytuacja. Jak będą mieli do ciebie jakąś pretensję, albo chcą by znaleźć, to oni przyjdą i powiedzą, że oni nie mają papieru. Odwrotna sytuacja jest zupełnie inna. Nie mogą. A jak to nie mogą? No przecież. No nie mogą. Czy ktoś pozytywnie chce jeszcze wypowiedzieć? Ponieważ tutaj dotykamy bardzo ciężkich tematów, bardzo interesujących z pewnością, natomiast patrzymy na nie z punktu widzenia, z całym szacunkiem, nestorów informatyki polskiej. No i nie ukrywam, że ja, nie śmiąc nawet aplikować do tej wiedzy i tak dalej, nie robię doktoratu, żeby było wątpliwości. Habilitacja. Też nie. Chciałem spojrzeć, czy zaproponować spojrzenie na te tematy, dokładnie te, które widzimy tutaj, ale z punktu widzenia ojca, który ma 10-latka, syna 10-letniego. Więc te wszystkie tematy są dla mnie ważne z punktu widzenia tego, co było już poruszane, ale z punktu widzenia 10-latka. Co ta informatyka może mu przynieść w przyszłości, jak go edukować, jak go prowadzić, jakie zagadnienia podejmować, proponować mu i w jaki sposób, żeby z jednej strony ta informatyka była dla niego interesująca, zajmująca i być może, no może nie kończy w śladze ojca, ale z informatyką miał do czynienia. Z drugiej strony, patrząc chociażby na ten ostatni element, jaki nie jest bezpieczeństwa, żeby tą informatyką zachłysnął się, mówiąc umownie, ale w sposób pozytywny, nie negatywny. W związku z tym warto zastanawiać się nad tymi wszystkimi zagadnieniami, które Państwo do tej pory, my żeśmy do tej pory poruszali, przecież też uczestniczyłem w dzisiejszym spotkaniu, ale również zastanawiać się, jakie wyzwania z punktu widzenia tych punktów mamy w odniesieniu do obecnych 10-latków i jak im pomagać znaleźć w tej informatyce się w przyszłości, jak unikać zagrożeń i jak
wykorzystać to, co może być dla nich najbardziej przydatne do dalszego efektywnego funkcjonowania. I to bez względu na to, czy będą prawnikiem, inżynierem, czy nie daj Boże humanista. Dziękuję bardzo. Ktoś jeszcze z Państwa? Proszę. Zachęta jest strasznie silna, prawdę mówiąc, a mnie właśnie brakowało tej książki linii. Dlatego powiem... Nie. Maksymilian Pawłowski, Wydział Zarządzania, powiedzmy. Chciałbym jakby poruszyć jeden temat, który dla mnie jest najbardziej intrygujący, a który chyba nie padł. To jest tak naprawdę spojrzenie na informatykę z punktu widzenia przedsiębiorstw, ale też z punktu widzenia łamania przez informatykę pewnych paradygmatów. I chyba jednym z ciekawszych w tej chwili to jest wspomniane wcześniej prawo Moore'a, które właściwie zostało, w najnowszym Ekonomiście pewnie Państwo czytaliście, zostało praktycznie, no dzisiaj nie istnieje to prawo, dlatego że rozwój hardware'u bardzo mocno się ograniczył, ze względu po prostu ograniczeń samego hardware'u. Natomiast to, co jest niesamowite i to, co właściwie jesteśmy w epoce rozwoju software'u, a więc pewnej logiki inteligencji software'owej, co znowu jest bardzo ciekawe z punktu widzenia przedsiębiorstw, dlatego że przedsiębiorstwa też mają swoje ograniczenia, ale też mają swoje żądze. Dużo mówiliśmy na temat żądz i dlaczego przedsiębiorstwa, ja postrzegam przynajmniej, jako te, które poniekąd napędzają rozwój informatyki. Dlatego, że informatyka buduje przewagę konkurencyjną, ale jest pewne znowu ograniczenie tej przewagi konkurencyjnej. Kultura, która jest w przedsiębiorstwach i która zasadniczo determinuje to, czy dane rozwiązanie informatyczne może być wdrożone lub nie. I człowiek. Człowiek jest dzisiaj jednym z większych barier postępu technologicznego, dlatego że może po prostu nie nadążać za rozwojem tych systemów. I stąd jest wielka oczywiście potrzeba budowy tych systemów, które będą bardzo humanistyczne, a więc posługiwały się specjalnymi interfejsami i tak dalej. A więc zachęcam zawsze do patrzenia na informatykę z punktu widzenia, jaką wartość może stworzyć dla przedsiębiorstw, bo myślę, że one w dużej mierze napędzają właśnie rozwój informatyki. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ponieważ już Państwo zaczynają się mi tutaj grupki takie wzajemnej adoracji dzielić, to ja bym pozwolił sobie powoli kończyć. Otóż, proszę Państwa, dziękuję wszystkim osobom, które tak, po pierwsze tutaj przyszły, po drugie nie dość, że przyszły, to jeszcze zabrały głos, szczególnie te osoby, które tutaj siedziały i się męczyły nad tymi pytaniami. Po następne chciałbym podziękować wszystkim osobom, które zabrały głos poza tym panelem dyskusyjnym i mam nadzieję, że następne spotkania, które tutaj już pierwsze było reklamowane, że tak powiem, że wydadzą się Państwu nie mniej ciekawe. Dziękuję Państwu jeszcze raz i tym słowem pozwolę sobie zakończyć dzisiejsze spotkanie. Dziękujemy.